Izabela Raupis, witam Państwa w miejscu, które jest prawdziwą stacją kultury w naszym codziennym życiu. Jesteśmy w Miejskim Domu Kultury, gdzie o rozpoczynającym się nowym roku kulturalnym porozmawiamy z panią dyrektor tejże placówki, panią Grażyną Smaś-Grudzińską. Dzień dobry. Witam panią, witam Państwa. Pani dyrektor, z ostatnim dniem sierpnia zakończył się chyba najgorętszy okres, jeśli chodzi o organizację wydarzeń kulturalnych, dużych wydarzeń kulturalnych, imprez masowych, takich jak Dni Zgorzelca czy Jakuby. Na kolejne tego typu imprezy będziemy musieli poczekać dość długo, bo cały rok, ale to wcale nie znaczy, że ten okres jest okresem martwym kulturalnie. Dom Kultury będzie tętnił życiem. Proszę powiedzieć, jakie wydarzenia będą miały miejsce w przeciągu następnych miesięcy i w przyszłym roku? Na co możemy z niecierpliwością czekać? Jeśli pomyślimy tak o całym roku, bo najpierw się tak zastanawiam, dlaczego pani mówi, że się nowy rok kulturalny rozpoczyna, skoro to jest dopiero wrzesień. Ale rzeczywiście kulturalny, tak się później zastanawiałam, kulturalny rzeczywiście rozpoczyna się w wrześniu, bo ruszamy i z zajęciami artystycznymi, ruszamy z kolejnymi imprezami. No, brakuje nam troszkę tego wytchnienia, bo Jakuby rzeczywiście pochłaniają moc pracy, ogrom. Ktoś, kto nie organizował tak wielkiej plenerowej imprezy, nie ma świadomości tego, ile to jest pracy, odpowiedzialności i przeżyć w trakcie samej imprezy. Także rzeczywiście te Jakuby zaczęły nam od pewnego czasu wyznaczać koniec takiego ciężkiego, pracowitego roku kulturalnego. No ale rzeczywiście na Jakubach nasza działalność się nie kończy i przede wszystkim nasza działalność to nie tylko imprezy plenerowe. Te są najbardziej widoczne i w tych może uczestniczyć całe miasto, ale też nie sposób organizować samych imprez plenerowych. Mnie się przynajmniej wydaje, że Miejski Dom Kultury jest to placówka, która zresztą zgodnie ze statutem ma przygotowywać młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze. I tutaj główny nacisk kładziemy właśnie i na te zajęcia artystyczne, o profilu artystycznym, jak również na imprezy, które może są kameralne, może nie są masowymi dla każdego odbiorcy, ale staramy się tak ten program układać, żeby dla każdego było coś miłego. O Domu Kultury jest dosyć głośno, poza Zgorzelcem po stronie niemieckiej. Mamy przede wszystkim dobrze wyposażone sale, mamy dobrą aparaturę nagłaśniającą. Mamy też wspaniałą widownię, wyrobioną widownię wszystkich naszych działań, bo czy to są koncerty jazzowe, czy jakieś inne koncerty kameralne, czy spotkania teatralne. Praktycznie od wielu lat mogę powiedzieć, że jest zawsze pełna sala na wszystkich tego typu imprezach. Czyli potrzeba organizowania takiej działalności z wyższej półki, jak ja to nazywam, tej wysokiej kultury, jest bardzo potrzebne. Już w grudniu zaplanowany jest koncert Orkiestry Mandolinistów Miejskiego Domu Kultury Melodii pod choinkę. Będziemy mieli okazję posłuchać w takim razie koncertu w grudniu. Wcześniej na pewno będą jakieś mikołajki. Będą mikołajki organizowane, a to 6 grudnia. A przed mikołajkami, to już na pewno też część mieszkańców na to czeka, nasze zgorzeleckie spotkania z teatrem. W tym roku chcemy je rozpocząć już 26 października. I to wielkim wydarzeniem, bo koncertem Kasi Groniec, gdzie pośpiewa nam piosenki Agnieszki Osieckiej. Wspaniale. Będzie promocja jej płyty najnowszej, ale też myślę, że aż mam gęsią skórkę, jak o tym mówię. Czeka nas przepiękny koncert. Później 8 listopada spotkamy się z Piotrem Machalicą. 16 listopada z Agnieszką Walach. Także 16 listopada dzieci zapraszamy na bajkę profesjonalnego teatru. Będzie tytuł bajki Doktor Dolittle. No czyli i do co grudnia jeszcze będzie. Mamy jeszcze 31 jeszcze października mamy koncert w zasadzie dla młodzieży i nie tylko, bo jest, zespół nazywa się 13 w samo południe. Tak,
porządny rok. Ale dlaczego chciałam o tym zespole powiedzieć? Bo wystąpili kiedyś u nas na naszej muzycznej Zadymie, na naszym przeglądzie zespołów młodzieżowych. I później nagle usłyszeliśmy, że są w Must Be The Music, X-Faktorze. I ponieważ związani są ze Zgorzelcem chociażby przez tą muzyczną Zadymę, bardzo chętnie u nas chcą wystąpić, także też zapraszam na ich koncert. Wiem też, że w trakcie przygotowań jest film i koncert, który przygotowuje Kino Poza. Będzie połączony film z koncertem zespołu, ale tutaj jeszcze szczegóły to w późniejszym terminie. No i to chyba to z takich ważniejszych rzeczy. No, w ramach też spotkań teatralnych już od 3 lat organizujemy też dla młodzieży warsztaty teatralne. Aktor Tadeusz Ratuszniak prowadzi te warsztaty i też bardzo się podobają młodzieży i dużo wnoszą w ich działalność. Przypomnijmy, kiedy tylko będą miały miejsce te warsztaty właśnie, o których Pani mówi? Warsztaty jeszcze są do uzgodnienia. Gdzieś pod koniec listopada. Czyli w najbliższym czasie. Tak, w najbliższym czasie też informacje podamy i też brakuje nam jeszcze rozmowy trwają odnośnie jednego jeszcze spektaklu na ten listopad nasz, na zgorzeleckie spotkania. Jeszcze niespodzianką w takim razie. Tak. Sporo do końca. Będzie sporo. Proszę zaglądać na naszą stronę. Są tam zawsze aktualności, wszystkie co było, co jest i co w najbliższym czasie będzie, także... A Pani Dyrektor, bo powiedziałyśmy o alternatywie dla dorosłych, o alternatywie zajęć dla młodzieży i dla dzieci. Czy są jakieś zaplanowane na najbliższy czas albo na przyszły rok takie międzypokoleniowe inicjatywy? Jakieś wydarzenia albo projekty, które angażują i tych najmłodszych, i tych trochę starszych? Mnie się w ogóle marzy taki pomysł organizowania takiej wspólnej imprezy wszystkich sekcji, żeby je wszystkie pokazać w jednym czasie, w jednym miejscu. Czy możemy liczyć na takie wydarzenie w przyszłym roku? Trudno mi powiedzieć, bo może to takie moje marzenie do zrealizowania. Na pewno te wszystkie sekcje pracują już na tak wysokim poziomie, że spokojnie można by taką imprezę zrobić. Nie wiem, czy zmieścilibyśmy się z nią w domu, w Domu Kultury. Dlatego, że jak policzyłam w tamtym roku, to w naszych zajęciach uczestniczyło około 475 osób. Także całkiem sporo. Spora grupa, jeśli dołożymy do tego jeszcze rodziców, dziadków, ciocie, wujków. To będzie prawdziwa impreza masowa. Tak, wielka impreza, na którą chyba potrzebne by było centrum sportowo-rekreacyjne. Jakaś plenerówka. Być może. Współpracujemy też z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Bardzo często na naszych imprezach jest klub seniora i to bez względu na to, czy robimy imprezę dla dzieci, czy jakąś inną, ale zawsze są z nami z klubu seniora. Na Jakubach też z nami są. I tutaj na pewno też będą na Mikołajkach, na Majówce, na Jakubach. Także tutaj też nas wspomagają. No zobaczymy. Kto wie? Może akurat w przyszłym roku? Po głowach, tak. I myślę, że będziemy kontynuować pomysł imprez tutaj w tym naszym parku na terenie, na skwerze Popiełuszki, tych koncertów piątkowych. Podpowiedział mi kiedyś burmistrz to. Mówisz, słuchaj, a może by koncert jakiś zrobić? I rzeczywiście podłapałam pomysł. I zaczęliśmy, te 3, co były naprawdę fajne, udane. I ten, co teraz robimy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, ten na harfie, też jest w piątek. Fakt, że w budynku, bo już jest chłodniej, ale też piątek, bo to taki dobry chyba dzień na takie małe wydarzenia artystyczne. Ale to w parku bardzo mi się spodobało i spróbujemy w
przyszłym roku, tak przez okres wakacji częściej takich. Ale czy to znaczy, że te muzyczne piątki będą kontynuowane? Tak właśnie myślę o tym, żeby właśnie i kontynuować i więcej, żeby ich było. Bo w sumie no, mieliśmy 3 takie koncerty. I na tyle cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że chyba warto to robić. Czy zgodziłaby się Pani ze mną, że to wszystko, o czym tutaj powiedziałyśmy, świadczy o jednym, że Dom Kultury jest tworzony przez ludzi dla ludzi? Zgodzi się Pani ze mną? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, staramy się właśnie, planując cokolwiek na miarę naszych możliwości lokalowych i finansowych, staramy się zawsze myśleć o tym, do kogo ta impreza ma dotrzeć. Cieszymy się, jak ludzie przychodzą. Jest nam bardzo przykro, jak przygotujemy imprezę, a jest mniej ludzi. Jest nam podwójnie przykro, jak my przygotujemy imprezę, a pogoda nam płata figla. To już jest najgorsze, co może być, bo wtedy ani my nie mamy satysfakcji z imprezy, ani mieszkańcy tej imprezy nie widzą. A coraz częściej pogoda nam właśnie płata figle, jeśli chodzi o plenerowe imprezy. I Dni Zgorzelca nam zepsuła. I Jakuby troszeczkę tak też, bo też spadało. I no ale co, są to rzeczy, na które majówka nie nam się w miarę udała, tak, gdzie tak w koło krążyły te takie chmury brzydkie, ale jakoś ten dzień, co żeśmy organizowali majówkę, to akurat była fajna pogoda. Drodzy Państwo, na pogodę wpływu nie mamy, ale absolutnie mamy wpływ na to, czy czynnie uczestniczyć w tym, co się przecież dzieje dla nas, dla mieszkańców, czy nie, czego sobie i Państwu życzę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i naprawdę zapraszam Państwa. Korzystajcie z tego, co dla Was przygotowujemy. Czekamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.